Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu jest PKN Orlen, organizator programu Witaj z Nagrodami. październik 1987 rok w Legionowie. Generalnie Jarek w większości klubów zagranicznych w Polsce. Taka fajna historia w sumie z trenerem Tarasiewiczem, który na tablicy w pierwszym moim meczu sparingowym napisał Jeff i myślałem, że nie gram i w ogóle się nie szykowałem do tego sparingu, a się okazało, że to ja i tak już zostało. Największa wada to gra głową, a atut to szybkość, zwinność i zwrotność. W sumie z każdym mam dobry kontakt, ale myślę, że Kuba Rzeźniczak i Grzesiek Kuświk to są osoby, z którymi spędzam najwięcej czasu. Może nie w szatni, ale też poza szatnią. Myślę, że ciężko jest ocenić i nawet nie chcę tutaj mówić nazwiskami, ale jeśli miałbym wybierać jakieś atuty od poszczególnych zawodników, szczególnie tych młodych, no to na pewno bym wziął takie podejście do sportu, mentalność, takie nastawienie Damiana Michalskiego, technikę Huberta Adamczyka, spokój, taki cierpliwość Bartka Żynela. Myślę, że niezły miks by się zrobił. Generalnie nie mam ulubionego zespołu, takiego, którego zawsze obserwuję. Mam w każdej lidze jakiś klub, który gdzieś tam zapadł mi w pamięci. Chelsea, Londyn, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Barcelona. To są takie kluby, Juventus Turyn, które lubię po prostu. Również ciężko jest mi zapamiętać jedną osobę, którego miałem plakaty w swoim pokoju i patrzyłem i modliłem się, żeby kiedyś być takim piłkarzem jak on, ale to były te czasy, kiedy Ronaldo, Brazylijczyk, był na topie i myślę, że on był takim zawodnikiem, którego uwielbiałem oglądać. Powiem szczerze, że miałem przyjemność trenować z bardzo dobrymi piłkarzami w czasach, kiedy grałem w Boltonie i największe wrażenie i w ogóle wydaje mi się, że nie wiem, czy na żywo oglądałem lepszego zawodnika, no to był Nicolas Anelka. To, co potrafił po prostu zrobić na jednym metrze z obrońcą, również ze mną, to no, zapadło mi w pamięci. Nie mam rytuału przedmeczowego. Staram się jak najmniej myśleć o meczu i jakby kumulować energię i po prostu czekać na ten pierwszy gwizdek. Ale jakiegoś specjalnego, nie wiem, zakładanie lewej getry pierwszej, czy modlenie się, czy cokolwiek, nie jest moim rytuałem. W sumie dwie rzeczy. Myślę, że gdybym nie był piłkarzem, to albo bym był żołnierzem. Po prostu poszedłbym do wojska, bo mój tata był wojskowym i zawsze jakoś tak wydawało mi się, że to jest ten krok. Gdybym nie został piłkarzem, ale ostatnio sobie przypomniałem, że aktorem chciałem zostać. Rozmawiałem właśnie z Kubą Rzeźniczakiem przy okazji jakiegoś tematu, gdzie on miał jakąś tam propozycję do filmu i wydaje mi się, że mógłbym spróbować. Na szczęście jest tak, że ta uroda nie jest najważniejsza. Ja tutaj również nie mam jednego sportu. Uwielbiam oglądać NBA, lubię oglądać golf, lubię oglądać snookera, lubię oglądać skoki narciarskie. No wszędzie tam, gdzie powiedzmy, że Polacy są mocni, plus sporty, które jakoś po prostu sam dotknąłem, spróbowałem i wiem, że są bardzo trudne i naprawdę wymagają ogromnych umiejętności, żeby być najlepszym.
bardzo lubię być sam ze sobą, odpoczywać, leżeć w łóżku, być na rybach. Ale generalnie to jest po prostu bycie samym. Oglądam teraz Magicy. Oglądałem niedawno Stranger Things. Wiele. Generalnie oglądam chyba wszystkie seriale, które są. Jest to niemożliwe, ale po prostu lubię te seriale, lubię oglądać. I taki najbardziej, chyba mój ulubiony, no to jest Gra o Tron. Nie mam ulubionego dania. Jem generalnie wszystko oprócz brukselki. Gdziekolwiek widzę brukselkę, uciekam. Bardzo lubię hip-hop, na tym się w sumie wychowałem. To jest ten jeszcze taki hip-hop z ideą, powiedzmy lat 90. Blokowiska, czyli Paktofonika, Kaliber, Molesta. No, i bardzo lubię wracać sobie do tych lat, ale generalnie też słucham wszystkiego. Lubię bardzo rock. Nie mam jakiejś takiej muzyki, takiego, nie wiem, nurtu, gdzie mógłbym siedzieć cały czas i tylko tego słuchać. Nie mam żadnego marzenia, które chcę spełnić. Myślę, że jestem bardzo szczęśliwą osobą, patrząc na to, co udało mi się osiągnąć, czy bardziej doceniam to, co teraz mam i cieszę się bardzo z tego. Ostatnio z Kamykiem rozmawiałem, że bardzo mu zazdroszczę, że tyle lat spędził w Japonii, bo Japonia to był kraj, który zdecydowanie wzbudził we mnie takie emocje, gdzie no po prostu chciałbym wrócić tam i zwiedzić to państwo, bo podczas tournée z Boltonem, kiedy tam byliśmy kiedyś, to nie było czasu spędzenia jakby i zwiedzania państwa i tego kraju, ale miejsce jest magiczne, ma jakąś taką w sobie energię, która mnie bardzo przyciąga. A się śmiałem, że ciągle o tym myślę. Mam 33 lata, może kiedyś zostanę tym piłkarzem. Ale tak szczerze, wydaje mi się, że do momentu, kiedy jeszcze grałem w Legionowie, kiedy powiedzmy, że bawiłem się tą piłką z chłopakami w drużynie, to jeszcze nie czułem tego, że chcę zostać piłkarzem. Chyba dopiero był taki przygotowania do sezonu w Szczecinku, kiedy już wyprowadziłem się z rodziną z Legionowa. Po tych przygotowaniach, kiedy już czułem się dobrze na boisku, pomyślałem, że chyba to jest ten moment. Chyba faktycznie coś mam w sobie, że mogę zrobić karierę i to był chyba ten moment. Wydaje mi się, że miałem wtedy 12 lat. Oj, wiele. Ale jak miałbym wybrać jedną osobę, to chyba Arnold Mindel. To jest amerykański psycholog, psychoterapeuta. Zdecydowanie mógłbym, znaczy bardzo bym chciał spotkać go. No na pewno myślę, że Legia Warszawa mistrzem Polski spadnie. A to jest trudne pytanie. Trudno powiedzieć o jakimś albo życzyć komuś źle, ale jeśli miałbym wybierać, to powiem dyplomatycznie, no te drużyny, które są najdalej od Płocka, żebyśmy nie musieli tak daleko jeździć. A nie wiem, kto to jest. Dokładnie. Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu był PKN Orlen, organizator programu Witaj z nagrodami.